Lordzie Hagenie, mam dla ciebie ważną wiadomość. Wiadomość? Pewnie znowu jakaś ulotka nowej pizzerii. Dobra, pokaż mi to. O w mordę! Szybko, przyprowadź mi tu członków grupy do zadań specjalnych. Tak jest. Spoczywa na was wielka odpowiedzialność. Dostaniecie zadanie wagi państwowej i zapewne wielu z was polegnie. Ale mam nadzieję, że docenicie zaszczyt zginąć w imię króla. I... Jego, czy ja ci nie przeszkadzam? Trochę, ale jeśli przyniósłby pan trochę żołądkowej, byłbym wdzięczny. Dostaniesz żołądkową, ale po łbie. Masz słuchać, co mówię, a nie myśleć o chlaniu. To może chociaż piwo? Dość, jeżeli jeszcze raz usłyszę tu coś takiego, rzucę cię lwom na pożarcie. Przepraszam. Czego? Chciałbym tylko powiedzieć, że w tej grze nie ma piwa. Może jakby pan powiedział, że rzuci go pan wilką lub wargą, brzmiałoby to bardziej... Dobra, już nieważne. Przejdźmy do rzeczy. Dostałem właśnie wiadomość z mapy pokazującą położenie nieodkrytej jeszcze dotąd kopalni złota. Jest to trochę daleko, ale dostałem również runę, która was przeteleportuje w pobliże kopalni. Waszą misją jest rozpoczęcie wydobycia złota, w której pomogą wam niewolnicy. Handlarz niewolników ma ich obóz całkiem niedaleko, więc nie powinno być problemu. No cóż, to wszystko. Powodzenia. A co z prowiantem? I biciem? Mogę dać wam prowiant lub 20 butli rumu. Co wybieracie? Chcesz łyka? Nie. Przez ciebie nie będziemy mieli co jeść. Wielkie halo. Dobra, wszyscy gotowi? Tak, wszyscy. Zaczynaj już. A tak w ogóle, co się wkurzasz? Założę się, że jedzenia będzie tam pod dostatkiem. Może jednak nie. Wody, dajcie mi wody. Diego, to nie czas na zabawę. Wstawaj, musimy poszukać tego handlarza niewolników. Hej, wiecie co? Opowiem wam kawał. Nie, proszę cię. Nie mam siły na twoje kawały. Ale ten jest świetny, słuchajcie. Pewnego dnia Gomez zorganizował konkurs. Każdy miał przyjechać jakimś samochodem. Xardas przyjechał jeepem, a Kruk Ferrari. Brzoda jeszcze nie widać, więc Gomez powiedział, że kto przejdzie pod swoim samochodem, dostanie 1 000 000 euro. Kruk przyszedł łatwo, Xardas siłuje się i ugrzęzł. Chwilę później śmieje się i płacze, a Gomez pyta: czemu płaczesz? Bo nie mogę przejść. A czemu się śmiejesz? Bo wrzód jedzie walcem. Dobre, nie? Tak, genialne. Hej, patrzcie, tam jest obóz. Chodźcie szybciej. Dzień dobry. Chciałbym kupić kilku kopaczy. Ile macie forsy? Diego, pokaż panu nasz dobytek. Jeśli chodzi o rum, to się skończy. Nie, pytam o złoto. Monety. A skąd ja ci teraz złoto wezmę? Agent ci nie dał? A miał dać? Dość. Macie kasę czy nie? A można na raty? Jaja co ze mnie robicie? Nie mam czasu na takich debili jak wy. Coś ty powiedział? Nieważne, idziemy stąd. I co teraz? To może chodźmy do tej kopalni i zobaczmy, jak to wygląda. Dobry pomysł. Drogę. Co ci się stało? Nic. Dopiero teraz kumelka wodniega. No świetnie. Jak mamy ich ominąć? Nie ma sprawy, ja to załatwię. Czekaj, mam lepszy pomysł. Zalecenie się do panie, to me zadanie, ha, ha. Na swym koniu mknę do panien. O, a gdzie ta kolacja ślubna nasza? Kampu. I dla mego konia smaczna pasza, kampu. Daleko w lasku orzechowym, powiem tak, tak, będę to miał z głowy, powiem, kampu. Kampo zły, lala, luli, kampo jeść i zabijaj. Magia muzyki zdziała wszystko. No dobra, to już niedaleko.
według mapy jesteśmy na miejscu. Ja tu widzę tylko jedno złoże. Czyli całą tę drogę przeszliśmy dla jednego cholernego złoża złota? Na to wygląda. Co teraz? Wykonaliśmy zadanie. Może powinniśmy sobie zrobić małe wakacje. 5 dla mnie, 1 dla Hagena. 5 dla mnie, 1 dla Hagena. W sumie, czemu nie? Ej, oni tu mają niezłe zapasy. Here it coming, feel the rush.